Ranku dwójki, nasz gość prosto z Paryża, Karolina Puchała-Rojek, współredaktorka katalogu Wojciech Zamecznik. Fotograficznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Katalogu, która to publikacja została właśnie nagrodzona na prestiżowym festiwalu Paris Photo wyróżnieniem za fotograficzny katalog roku 2016. Ja przypomnę, że na naszej stronie internetowej, właśnie. Można obejrzeć transmisję wideo tej naszej rozmowy, i ja właśnie ten katalog nagrodzony w tej chwili prezentuję. A pani Karolina ma ze sobą nagrodę. Tak Pokażmy ją również. Tak wygląda to wyróżnienie za najlepszy katalog 2016 roku. Powiedzmy może o, samych, o samym festiwalu Pari czym, czym ono właściwie jest? No, to właściwie są takie gigantyczne targi fotograficzne, które, na którym prezentowane są galerie fotograficzne z całego świata. Rzeczywiście to jest konkurs, który im w ogóle całe te targi, i to jest wydarzenie takie wielkie święto fotografii, na którym zjeżdżają ludzie z całego świata. Właściwie wszystkich najważniejszych kuratorów, krytyków, teoretyków fotografii można tam spotkać. Na takich pięknych schodach secesyjnych w tej sali, hali Grand Palais, można zobaczyć właśnie te wszystkie najważniejsze osoby, które rozmawiają o fotografii. I jest to na pewno takie wielkie święto fotograficzne i masa, masa obrazów fotograficznych do oglądania. Ważne jest to, że jest, nie każdy może pokazywać się na, na pari foto. To znaczy, żeby dostać się tam, trzeba przejść przez taką selekcję. I w tym roku na przykład z polskich galerii, tylko galeria Asymetria, która specjalizuje się w polskiej fotografii historycznej, pokazywała swoje prace, między innymi Jerzego Lawczyńskiego. No ale to nie była właściwie jedyna obecność Polaków mhm. na foto. myślę, że to warto podkreślić. Było organizowane takie wydarzenie pod nazwą Polish Paradise. To jest taka unia festiwali fotograficznych w Polsce, bo te festiwale fotograficzne w Polsce dość dobrze się mają. I festiwal z Wrocławia, z Łodzi i z Krakowa on, oni zjednoczyli swoje siły i prezentowali młodą polską fotografię na, na takich wydarzeniach towarzyszących. No, myślę, że warto też powiedzieć, że w e, samym konkursie, który jest organizowany we współpracy z Aperture, to jest taka z najważniejszych w ogóle wydawnictw e, fotograficznych, e, amerykańska, amerykańskie założone w sensie, na początku lat 50. I ten, ten konkurs zorganizowany właśnie przez Aperture i Perifoto ogłasza taką listę, krótką listę nominowanych. No i na tej liście, oprócz naszego katalogu, była też między innymi publikacja zaprojektowana przez Anię Nałęcką, graficzkę specjalizującą się w książkach fotograficznych. No ale ten katalog Wojciech Zamecznik, foto z myślnikiem graficznie wygrał. Co szczególnie spodobało się w tej pracy? Hmm. Z opinii i z tych e, zdań, które można było przeczytać, e, przede wszystkim e, Jury doceniło ogromną taką pracę archiwalną, która została wykonana, e, taką, jest taką podstawą tej książki i była też podstawą wystawy, która była e, pokazywana w zachęcie na początku tego roku. E, I taką wielką spójność oraz czytelność przedstawienia, e, to, że ten katalog prezentuje postać no, na świecie jeszcze nieznaną, odkrywaną. Hmm, ale w taki sposób, który jest przyswajalny i właściwie czytelny dla widzów, który, którzy właśnie nie znają polskiego kontekstu, historii polskiej szkoły, plakatu, yy, czy w ogóle nazwiska zamacznika. No ale. Yy w pewnym sensie pani miała troszeczkę ułatwione zadanie, bo oprócz Karoliny Ziębińskiej-Lewandowskiej, współautorki tego katalogu, jest pani również prezesem Fundacji Archeologia Fotografii, która zajmuje się pracą, odnajdywaniem, katalogowaniem i w ogóle wyszukiwaniem w prywatnych, różnych archiwach mhm. takich smaczków. No i to była taka praca u podstaw właściwie w przypadku Zamecznika. No można tak powiedzieć, znaczy właściwie większość archiwów, w które opracowujemy, to jest taka praca, która dotyczy materiałów zupełnie, mm, które są nieznane i które Pierwotnie są w jakimś bałaganie, w zależności od tego, y, kim był autor i jaki porządek utrzymywał w swoim hmm. własnym archiwum. To zresztą dość dużo mówi w ogóle o samych fotografach, tak naprawdę właśnie te archiwa, które po sobie zostawiają. To archiwum rzeczywiście było wyjątkowe, bo m, bardzo, bardzo różnorodne. Zamecznik, który żył bardzo krótko, y, pracował niezwykle intensywnie. I przez te kilkadziesiąt, kilka, właściwie 20 lat swojej pracy twórczej, um, no, projektował scenografię, książki, plakaty, okładki płyt, okładki książek i bardzo dużo fotografował. I rzeczywiście praca nad tym archiwum um, była niezwykłą przygodą. Zresztą to archiwum jeszcze nie, nie w całości jest opracowane, ciągle czekają na digitalizację, na przykład filmy, um, takie półprywatne filmy, które zamecznik robił. Niezwykle to są ciekawe materiały. Z tych filmów ym, zrobił swój film Adam Palenta, taki film Dom na Głowie, który został zresztą też wiele nagród yy, na całym świecie. Yy. Yy, powiedzmy, co znalazło się w tym katalogu? Więc ten katalog właściwie jest skonstruowany jak taka klasyczna publikacja towarzysząca wystawie. To znaczy, ma teksty, które pokazują szerszy kontekst twórczości zamecznika. Jest tekst współredaktorki, to znaczy Karoliny Ziembińskiej Lewandowskiej, pokazujący taką tradycję, w którą wpisuje się, taką tradycję awangardową, w którą wpisuje się twórczość zamacznika. Jest tekst Katarzyny Jerzowskiej o wystawiennictwie, bo to jest niezwykle ciekawy taki wątek w jego twórczości. Jest tekst również Marcina Lachowskiego o plakatach tych niefotograficznych, bo warto powiedzieć, że zamecznik yy, no, od pewnego momentu zaczął używać fotografii w swoich plakatach, i właściwie trochę o tym jest cała ta książka, o tym była wystawa. O tym, jak, yy, jak zamecznik używał fotografii, na jak wielu polach, zarówno tej nieprzetworzonej, jak i tej później wykorzystywanej do projektów graficznych. Więc o tych niefotograficznych plakatach napisał Marcin Lachowski jest też bardzo ciekawy wywiad z Juliuszem Zamecznikiem. Synem. Tak, synem, spadkobiercą archiwum i taką osobą, która no, dzięki której wiele z tych wydarzeń wokół archiwum jest w ogóle możliwych, która nie tylko przechowała to archiwum, ale która też no, udostępniła je i bardzo dużo też o samym o samej twórczości ojca wie. Powiedziała pani, że to jest taki klasyczny katalog towarzyszący wystawie, ale nie wiem, czy 341 stron to, to takie katalogi znajdziemy, z czego 283 ilustracje jeszcze. Tak jest, rzeczywiście jest bardzo bogaty materiał ilustracyjny. Niemal wszystkie prace, które były pokazywane na wystawie, tutaj się znalazły. Myślę, że warto powiedzieć, że katalog jest, ponieważ jest zupełnie innym medium niż wystawa, jest trochę inaczej skonstruowana, inaczej posegregowane są te prace. Jest też kalendarium. Przygotowane przez Agnieszka Szafczyk, to też taki ważny element pozwalający umiejscowić niektóre wydarzenia i niektóre prace zamacznika. I całość jest jeszcze obudowana takimi wypowiedziami, cytatami z samego zamacznika, bo ten tytuł również odwołuje się do tego, co sam zamacznik mówił i takiej pracowni, którą prowadził na Akademii Sztuk Pięknych pracowni projektowania fotograficznego, właśnie. Więc to jest. Z myślnikiem fotograficznym. Tak, i tak on właśnie. Nie, tak on właśnie też to zapisywał. Ile mniej więcej pracowały Panie nad, nad tym katalogiem, ile to zajęło czasu i co przysporzyło Paniom na, najwięcej problemów w, w, w ułożeniu tej, tej całej twórczości zamacznika w 340 stronach? Um trudno tak rozdzielić pracę nad samym katalogiem i nad archiwum, bo jednak rzeczywiście bardzo dużo zajęła praca nad samym archiwum i to odnalezienie kolejnych kroków tych kroków, które zamecznik robił, żeby uzyskać ostateczny efekt projektu graficznego, pracę, które odnajdywałyśmy na przykład, makieta była w szafie albo pod łóżkiem przechowywana, a ostateczny plakat czy okładka magazynu była w zupełnie innym miejscu, i dopiero uporządkowanie tego nagle otwierało nam oczy na sam proces twórczy. Więc to tak naprawdę praca nad archiwum zajęła kilka lat, niemal pięć lat z samego uporządkowywania archiwum. Najwięcej problemów nie wiem, czy było taki wielki problem. Rzeczywiście bardzo zależało nam do, na dobrej jakości druku. Wspaniale pracowało nam się z Anną Piwowar i Magdaleną Piwowar, graficzkami, które są no, współautorkami tego sukcesu, trzeba tutaj mocno powiedzieć. No i myślę, że na koniec warto podkreślić też, że to jest katalog wydany przez nas, przez Fundację Archeologii Fotografii. Nam bardzo zależy na dobrych publikacjach. I staramy się w tym specjalizować y, i no, robić właściwie wszystko, wszystko samemu. I chociaż katalog towarzyszył wystawi w zachęcie, no to tutaj y, wydawcami jesteśmy. Ma. Mhm. Tak. Jeszcze na koniec chcę tak, tak, powiedzieć, tak. że drugie wydanie y, już y, t, to pierwsze było w bardzo małym nakładzie, drugie wydanie y, było już wydane razem z zachętą. To w takim razie zapytam Panią na zakończenie naszej rozmowy, już jako laureatkę Nagrody Paris Photo za najlepszy katalog 2016 roku. Jaki jest Pani, Pani przepis na dobry katalog? Czego Pani brakuje na przykład w tych, w tych katalogach, które Pani na przykład w Polsce ogląda? Myślę, że tak bardzo dużo nie brakuje, jednak polskie książki fotograficzne stoją na bardzo naprawdę wysokim poziomie. Mamy świetnych grafików dobrych wydawców. Trochę pewnie cały czas staramy się znaleźć dobre drukarnie, które odpowiadają rzeczywiście jakości tego, co możemy oglądać. Nie wiem, katalogom drukowanym w Niemczech czy na przykład nawet w Hiszpanii. Um, myślę, że ważne jest też takie myślenie o książce jako o całości o tym, że projekt, zawartość i ten przekaz musi być jednolite. Czasem rzeczywiście widać taki przerost formy, i może nieadekwatność formy do tego, co ta książka sobą mówi. I myślę, że tutaj właśnie to się udało, że ona jest naprawdę takim, taką całościową, takim, taką pracą całościową. Ta książka rzeczywiście, zarówno sam projekt, tak mocno odwołuje się do samego zamacznika, jak i jego zawartość. I to, to, to jest chyba to, co też zostało docenione w Paryżu. A co Pani najbardziej przeszkadza w polskich katalogach? Może na pewno żałuję, że część katalogów, które pokazują polską fotografię historyczną jest taka bardzo tradycyjna i Trudno jest przekonać y, wydawców, którzy pokazują materiał, na przykład, nie wiem, y, no, tak jak mówię, historycznych, y, historyczne fotografie, że można je pokazywać w inny sposób, że można o nich myśleć jak o nowoczesnych książkach fotograficznych, y, a nie y, takich bardzo tradycyjnych, y, tradycyjnej narracji. Często jest właśnie też tak, że ta selekcja materiału nie jest do końca przemyślana, że czasem chce się pokazać za dużo. Można czasem zrezygnować z, z niektórych czy serii, czy, czy wyciągnąć bardziej nieznane prace, niekoniecznie zawsze pokazywać te same. Ale tak jak mówię, naprawdę to jest taki konkurs na fotograficzną publikację roku. Na polską fotograficzną publikację roku. I tam jest bardzo dużo naprawdę świetnych książek. Także raczej bym tutaj nie narzekała, a chwaliła yy, to, co się dzieje w y, książkach fotograficznych. Karolina Puchała-Rojek, współredaktorka katalogu Wojciech Zamecznik, fotograficznie nagrodzonego na prestiżowym festiwalu Pari Foto za najlepszy katalog 2016 roku. Chwalimy. Dziękuję bardzo za Dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo.